Dużym challenge'em na tej wystawie była przestrzeń, która była ogromna i której musieliśmy pokazać ilustracje, które tak naprawdę głównie istnieją, czy między innymi istnieją na papierze. I wtedy zdecydowaliśmy się widza wprowadzić w labirynt, tak? Żeby pokazać, że ta ilustracja nie tylko istnieje na papierze, tylko też jest, i to też było celem kuratorek, żeby pokazać, że wystawa, że ilustracja też istnieje w innych dziedzinach, nie tylko w publikacjach czy w książkach, ale też w modzie, w przestrzeni publicznej, reklama czy odzież, ceramika, i że one tak naprawdę coraz bardziej się, taki wirus jest coraz w to różnych dziedzinach się pojawia. Fotografia w ten sposób, że pomogła nam rozłożyć równomiernie całą wystawę po całej przestrzeni, która mierzyła 50 metrów na 20 metrów, i stworzyliśmy z czarnych pasów naklejonych na podłogę czarny labirynt, na których postawiliśmy moduły o różnych wysokościach. Więc każdy moduł spełniał inną funkcję. Był moduł, który tam miał wysokość 50 cm, który był ławą, później wyższy był gablotą i później były, jeżeli dobrze pamiętam, dwie wysokości ścian, na której były, pojawiały się murale czy już większe instalacje ilustratorów. Będę rozwijała, dalej jakby zaczęłam współpracę parę, tak naprawdę półtora roku temu z nad projektu z drzewa toczonego, i właśnie dalej chcę rozwinąć tą serię projektów i może bardziej to pokierować w, na razie one są, to są dosyć, bym powiedziała, to jest rzemiosło, więc chciałabym to pokierować w bardziej takim przemysłowym, na przemysłowe pole, więc jest to, jest projekt, dalej będę, rozpoczęłam pod koniec września 2012 roku serię wystaw, które się nazywają Gabinety Osobliwości Europejskie, które zaprosiłyśmy 8 projektantów do wystawienia ich metodologii pracy, i jakby dalej będziemy kontynuować ten projekt. Już w maju 2000 roku byliśmy w Nowym Jorku z tym projektem i teraz będziemy jechały prawdopodobnie w przyszłym roku do już większego muzeum europejskiego, więc już jesteśmy w toku przygotowań do tej wystawy i teraz rozpoczynam moją drugą kolaborację z polską firmą i będzie to seria Kolekcja Mebli. Myślę, że na pewno coś, co mnie bardzo interesuje, i myślę, że nie tylko sam materiał, ale zawsze ten materiał połączony z technologią jest, jest dużo, wtedy staje się najciekawszym, i takim coś, co mnie bardzo interesuje, jest właśnie tkanie przestrzenne. Jak to widać było teraz te, a tutaj to opowiadaliśmy przed chwilą, opowiadałam o tej skarpecie, ale jest tak naprawdę tym przełożeniem, o którym zapomniałam powiedzieć, to jest na przykład Nike i Adidas wprowadziły w zeszłym roku, już buty do biegania z tkania przestrzennego, więc one redukują na przykład. Adidas opowiadali, że jeden but jest sformowany z 52 elementów, więc to jest jakiś, każdy z innego materiału, więc po prostu koszt, w ogóle te wszystkie montaż, produkcja w ogóle tego jest, wymaga niesamowitej dużej logistyki. A tkanie przestrzenne tak naprawdę łączy te wszystkie metody i ją upraszcza i też redukuje odpady materiałowe, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe i też widać zastosowania, chociaż uważam jeszcze bardzo nieśmiałe w projektowaniu meblarskim. Witrze, tak jak bracia Burlek użyli też tą technologię, ale jeszcze moim zdaniem zastosowania jest ich mnóstwo, więc to uważam jest bardzo ciekawe, ale jak powiedziałam, jakby moim zdaniem materiał, sam materiał jest niczym, jeżeli nie jest dobrany z dobrą, z ciekawą technologią, która pozwoli ją w jakimś ciekawym, czy na nowo spojrzeć i znaleźć nowe aplikacje.